Witamy w debacie. Mamy taki setup hybrydowy bardzo, także jednego uczestnika tutaj w studiu multimedialnym. Reszta uczestników jest gdzieś w świecie. Zaraz powiem, gdzie. Też nie bez przyczyny jest tak bardzo hybrydowo, bo widzę, że tak się złożyło, że w panelu mamy tutaj bardzo dobrą prezentację menadżerów cyberbezpieczeństwa, którym udało się zrobić międzynarodową prawdziwie karierę. Pozwolę sobie przedstawić uczestników naszego panelu, naszej debaty. Pani Magda Czeli, Responsible Cyber. Witamy Pani Magdo. Witam wszystkich. Pani Magda, tak na co dzień, to jest daleko w Azji, w Singapurze, ale teraz jest, z tego co wiem, jest już w Polsce, z tym, że w Krakowie, nie w Warszawie. Pani Magda jest bardzo znaną osobą w branży cybersecurity, ekspertem, który występuje na wielu międzynarodowych konferencjach, jest też bardzo aktywna na polu promowania kobiet w branży cybersecurity, więc cieszę się, że tutaj mamy panią w panelu. Przemysław Dyk, Global Director of Advanced Cyber Defense w Banku Santander, który już parę lat temu z Polski wyjechał do Hiszpanii. Przemku, w jakim mieście? Tak na co dzień? W Madrycie. Na co dzień w Madrycie. Witam wszystkich serdecznie. Jak w Madrycie, tak? Różnie to bywa, ale generalnie tak. Okej. Mamy tutaj również Czarka Piekarskiego, który od niedawna nas opuścił, można powiedzieć. Też pojechał na wschód, bo korporacja tutaj go wezwała do odpowiedzialnych zadań bliżej swojej centrali. I to chyba jest, nie wiem, Czarku, pierwszy raz, kiedy online'owo tak występujesz z Azji w kontekście czegoś, co się dzieje w Polsce. Tak? Tak, to nowa sytuacja. Więc w ogóle wielkie ukłony, że znalazłeś czas, żeby być na Advanced Summit i się pokazać mimo tych wszystkich rzeczy związanych z tak powiem, organizowaniem życia w nowym miejscu. Jarosław Sordyl, kierownik cyberbezpieczeństwa w Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej, osoba o takim wieloletnim doświadczeniu w branży cybersecurity w różnych kontekstach. Też Jarek Sordel był swego czasu szefem Europolu w Polsce, czyli w związku z tymi różnymi instytucjami, które zajmują się cybercrime'em i ich ścigania. Natomiast też Jarek Sordel pracował w różnych dużych firmach w branży utilities między innymi, gdzie zajmował się cały czas tematem cybersecurity. Cały czas cybersecurity. Dzień dobry, witam wszystkich. Wiele też takich elementów związanych z współpracą międzynarodową. I również Jacek Wiśniewski tutaj w studio. Dyrektor bezpieczeństwa w IT Market CISO w firmie ubezpieczeniowej Aviva. Właściwie od zawsze związany z branżą finansową. Pełnił rolę menadżerskie w obszarze cybersecurity, bezpieczeństwa w Narodowym Banku Polskim, Banku ING, BGK, jeszcze tam mBank, tak. Jeszcze byłeś w zarządzie spółki, która tam była związana z systemem podpisu elektronicznego swego czasu. Generalnie, tak powiem, pewnie skumulowane lata doświadczenia całego panelu, to już bardzo, bardzo, bardzo wiele lat. A zamysł panelu jest taki, że chcemy porozmawiać o przyszłości, o waszych prognozach przyszłości. Tak? I każdy z uczestników panelu zupełnie dowolnie proponował własną prognozę. Co istotnego zdarzy się w obszarze cybersecurity w perspektywie, tak powiedzmy, do 2030 roku? Co będzie miało jakiś znaczący impact na całą branżę? I schemat panelu jest taki, że będę prosił każdego z uczestników panelu o krótkie, takie kilkuminutowe exposé swojej tezy, powiedzenia nie dlatego, że się absolutnie jest przekonanym, że coś się zdarzy, ale że daną rzecz, dana osoba uznaje za całkiem możliwą. Tak? Że on wiele przemawia za tym, że tak się może
stać. Więc tutaj jest, to jest istotny disclaimer, że to nie jest tak, że dana osoba twierdzi, że tak się na pewno stanie, tylko że warto to rozważyć, że to jest wysoce prawdopodobne. Po takim krótkim expose inni uczestnicy panelu będą mogli się do tego odnieść, czy się z tym zgadzają, czy jednak widzą solidne obiekcje, że może wcale to nie będzie aż tak, ta zmiana może wcale aż tak bardzo nie nastąpi, może nie tak szybko. W każdym razie będą mogli się do tej tezy odnieść. I później w Mentimetrze pokażemy Państwu tą tezę i Państwo będziecie mogli sami się do tego odnieść, czy się z tą tezą zgadzacie, czy nie, a też dodatkowo ocenić, na ile, jaki będzie rzeczywisty impact tej danej prognozy. Więc mam nadzieję, że ta formuła będzie dla Państwa ciekawa, interesująca i że sobie tutaj na tą przyszłość zaprognozujemy, a za kilka lat otworzymy panel i zobaczymy, kto miał rację, tak? Kto był tutaj dobrym prorokiem, bo wiadomo, że prognozowanie jest ryzykowne, zwłaszcza jeżeli chodzi o przyszłość, tak? I postaramy się zmieścić w przysługującym czasie. Mamy drobne opóźnienie w agencie konferencji, a jeszcze mamy sesję dyskusji Roundtables, no ale zróbmy co możemy. Pani Magdo, poproszę Panią pierwszą o przedstawienie swojej tezy, a później potem innych uczestników panelu o odniesienie się do tejże. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo i witam wszystkich jeszcze raz. No niestety moje słownictwo w polskim cyberbezpieczeństwie jest dosyć limitowane, więc przejdę na angielski. So I would like everyone to start with lending a little bit or bringing the background about the current situation when it comes to ransomware. So my vision for 2030 relates to an immense increase in ransomware attacks on Internet of Things devices and operational technology, but from a different perspective. So first, let's start and imagine how the future will look like in 2030. Because that is as well a very important key. So I believe in 2030, you will be able to order food through drones within minutes from your order. You will be able to take super fast trains to move across cities and eventual countries. You will be as well able to fly to avoid traffic in cities. And furthermore, we will see additional additive manufacturing that will not only print 3D food, but will as well print human organs, for example. Now, you will be able to live in an environment or in a city that is fully digitalized and where you don't have at all anymore the traditional money. And lastly, you will eventually be able to immortalize yourself with uploading your consciousness to the cloud, or eventually having neural implants that will support your intellectual capabilities. Now, come back to the reality of today. You might think that this comes from a movie. However, for example, in Singapore, we see already startups starting in 2018, building the capability to upload the consciousness to the cloud. So it's not something that is very new. It's already starting. We see Dubai in the United Emirates building already capabilities around drones and flying taxis. We as well have seen a lot of printed 3D meats and other aspects that are used in our daily lives. So while technology is evolving and advancing, one very important thing is happening. We are getting more usage of Internet of Things devices or connected devices and operational technology that are part of this increasing and complex environment. Now, if we look at my thesis and the view that I have, unauthorized access or intrusion allow for interception, data theft or data loss, denial of service, all those are traditional attacks that we are used to today.
However, imagine a scenario where actually you need to pay a ransom to recover access to your intellectual capabilities, or just to retrieve access to your consciousness on the cloud. So a very big critical convergence between IT, IoT, but as well OT, and a migration between physical and digital identities, in my view, will change completely the way of how cyber attacks will happen, and especially will impact the consequences. So we will not see any more traditional ransomware disrupting operations and asking for ransom to be paid. We will see ransom amounts being requested due to threats of, for example, again, as I mentioned, an interruption of access to critical infrastructure, critical data, eventually as well, interruption or threat of derailment of trains because of their way of how they work and how connected they are. We might see as well a complete interruption or threat to the physical safety of humans and individuals using this mix between digital and physical environment. Another scenario might as well include ransom requests that do not only address data disclosure, but rather threaten companies with changing massive amount of data if the cyber criminals do not receive their ransom. So we are looking at massive increase of cyber attacks aiming to gain financial, of course, gain from different and complex environment and attack surface. Now, as a last point around my view, is that, of course, this all will be additionally supported by an amazing automation and the fact that artificial intelligence will not be only used for our daily activities, but we will see as well an increased usage of artificial intelligence by cyber criminals, allowing them to ensure a possibility of raising those cyber attacks quicker, faster, and finding the right targets to achieve the best efficiency. Bardzo dziękuję za tą prognozę. Jakie macie tutaj swoje takie komentarze szybkie do tej tezy? Jacku, może ciebie pierwszego poproszę. Tu padło wiele takich stwierdzeń i takiej perspektywy, z którą w większości się podpisuje, więc tutaj myślę, że ten świat rzeczywiście pewnie idzie trochę w tą stronę, o której mówiła pani Magda. Ja bym tylko od siebie dodał ten komentarz, no bo rozumiem, że ta główna myśl tej wypowiedzi dotyczyła jednak wzrostu znaczenia ataków typu ransomware. Z czym też się zgadzam, tylko trzeba pamiętać, że jakby pod tym tego typu atakami no gdzieś tam kryje się ta korzyść finansowa. Nie pomijałbym jednak i pamiętałbym o tym, że nie tylko pieniądze mogą odgrywać rolę w sensie tego typu ataków, ale jakieś złośliwości, szczególnie w kontekście właśnie IoT i również inne korzyści, czy też działania przestępcze. Więc co do zasady się zgadzam, natomiast myślę, że nie tylko to podłoże finansowe może być istotne w przyszłości. Jasne. No, tezy jest takie, że no, ataki na ransomware wyjdą na ten obszar OT, IoT, no i może to skutkować no, nie tylko przerwami w funkcjonowaniu infrastruktury, ale też no, realnymi zagrożeniami dla życia i zdrowia ludzi. Tak? I to jest no, pewna nowa jakość, nazwijmy to. Tak jak wspomniałem o tych działaniach przestępczych, które też mogą tutaj mieć po prostu miejsce. Tak? Jasne. Przemku, jak ty? Ja jeszcze trochę wierzę w takie człowieczeństwo i z tego, co też obserwujemy, nawet jeśli chodzi o same ataki, mimo że na początku bardzo dużo szpitali ucierpiało, to gdzieś jednak później często te ataki ransomware starały się omijać szpitale, bądź też te klucze do dekrypcji były za darmo przekazywane. No i myślę, że jednak hakerzy, mimo że są przestępcami, to gdzieś starają się w miarę nie przekraczać tej granicy odnośnie narażania życia i śmierci. Natomiast faktycznie jest to olbrzymi problem, jeżeli chodzi o OT, IoT, jeżeli chodzi o patchowanie, jeżeli chodzi o podatność na tego typu ataki. I tutaj też mam nadzieję, że trochę się zmieni pod kątem niejako odpowiedzialności, no bo dzisiaj często mówimy, że
był atak ransomware na szpital, ale nikt nie mówi, że tam były rażące zaniedbania bezpieczeństwa. I tutaj mam nadzieję, że ta odpowiedzialność za życie i zdrowie pacjentów, czy też za życie i zdrowie jakiejkolwiek technologii, która może narazić w przyszłości w wyniku ataku życie ludzkie, że ta odpowiedzialność też będzie bardzo mocno przeniesiona na tego dostawcę. Czyli jeżeli mówimy o dronach, jeżeli w przypadku będzie zhakowany dron i ta taksówka gdzieś tam runie na ziemię, no to też ten dostawca będzie bardzo mocno za to odpowiedzialny i to też znacznie pomoże nam zabezpieczyć, no bo dzisiaj mamy sporo regulacji odnośnie instytucji finansowych, natomiast gdzieś te pozostałe firmy mają znacznie mniej i tak samo jeżeli chodzi o same też ubezpieczenia cyber, też wydaje mi się, że gdzieś będą dużo mocniej wymagały od swoich klientów pewnych dowodów na temat zabezpieczeń. Czarku, coś chcesz dodać? Tak krótko, wiesz co, znaczy zgadzam się z tezą, że rzeczywiście jakby te wymuszenia rozbójnicze, one będą miały charakter cyfrowy, czy ten charakter będzie rósł. Wydaje mi się, że jest w ogóle bardzo taka prosta relacja pomiędzy tym, jak bardzo polegamy na technologii, jak mocny jest wpływ niedostępności technologii i jak duża jest w takim razie zachęta dla osób, które dokonują tych wymuszeń rozbójniczych, czy poprzez ataki na dostępność technologii, czy przez innego typu ataki cyfrowe. Ale jednocześnie wydaje mi się, że ten trend, on skręci, czy monetyzacja skręci trochę w innym kierunku, to znaczy ona będzie bardziej dotyczyła naszych cyfrowych tożsamości, na przykład w ramach, wiecie, jakichś metaversów lub innych tego typu tworów, niż ataków na drony, zwyczajnie będzie prościej, tak? Ta skala monetyzacji będzie znacząco łatwiejsza niż atakowanie jakiejś infrastruktury o charakterze bardzo, bardzo scentralizowanym. Podobny trend miał miejsce w wypadku takiego tradycyjnego malware'u, kiedy najpierw obserwowaliśmy dużą ilość bankerów, jakichś innych tego typu programów, które były wycelowane w użytkowników indywidualnych, a dopiero później te strategie oparte o ransomware, atakowanie korporacji zaczęły się pojawiać jako skuteczne techniki wymuszeń. Więc jakby zgadzam się co do ogólnego trendu, ale wydaje mi się, że on będzie bardziej w tym kierunku konsumenckim skręcał, a nie infrastruktury centralnej. Jarku? Ja zgodzę się tutaj z Przemkiem i przyznam szczerze, że dodatkowo jeżeli chodzi właśnie o drony i to, co się ewentualnie będzie działo z dronami, no to warto chyba też dodać tą część, która będzie dotyczyła dodatkowych firm, które na przykład będą zarządzały przestrzenią, bo powiedzmy sobie, z jednej strony można ewentualnie mieć bezpiecznego drona, natomiast ten dron będzie latał w jakiejś przestrzeni, można ewentualnie się obawiać o to, co ewentualnie w tej przestrzeni może się zdarzyć, może dochodzić do różnego rodzaju kolizji. To, o czym Przemek też wspomniał, czyli tych rozbójniczych działaniach, tam, gdzie się pojawiają nowe techniki, nowe technologie, zazwyczaj pojawiają się też zainteresowani tą stroną, jak wykorzystać to w sposób oczywiście dla siebie dobry, czyli najzwyczajniej w świecie zmonetyzować to, co się ewentualnie dzieje. Także na pewno, jeżeli chodzi o drony, o to, o czym wspomniała Magda, to będzie, powiedzmy sobie, na pewno w wielu, wielu, powiedzmy sobie, w większym procencie na pewno się spełni. Okej, dziękuję bardzo za te komentarze. W tej chwili przejdziemy do Menti, gdzie wszyscy tutaj uczestnicy konferencji będą mogli wejść w Menti i dać swoją opinię, tak, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda w odbiorze tutaj uczestników. Przy czym pytamy o ocenę, prognoza pierwsza, tak jak mówiliśmy, ataki ransomware rozleją się na obszar internetu rzeczy i IoT, skutkując istotnymi przerwami funkcjonowania infrastruktury i zagrożeniami dla życia i zdrowia ludzi. I poprosiłbym już o to pytanie i ono jest w trzech osiach, tak? Czyli takie prawdopodobieństwo zaistnienia tej prognozy, jak Państwo w ogóle oceniacie, że to się stanie, jak oceniacie impact na branżę cyberbezpieczeństwa, no i jak oceniacie przełożenie na własną organizację, tak? Ten obszar, którym Wy się zajmujecie, czy to będzie miało właściwie żadne znaczenie, czy bardzo duże znaczenie, więc zachęcam tutaj do wejścia w Menti, im więcej osób wejdzie, tym bardziej dokładne, że tak powiem, będziemy mieli tutaj wynik, jeżeli chodzi o Państwa uśrednioną opinię, bo tu oczywiście jest podana średnia z
wszystkich głosów w Mentimetrze, a to postaramy się też w podsumowaniu konferencji te wyniki zamieścić. Jak na razie jeszcze stosunkowo mało osób w to weszło, zachęcam do tej aktywności. No co prawda nie ma tu nagród, ale warto się swoją opinią podzielić. Więc no, prawdopodobieństwo jest dość spore, bo ponad 4. Impact dla branży również, no, dla mojej organizacji pewnie mniejszy, ale no też istotny. Dobrze, też te głosy będziemy zbierać, a pójdźmy już dalej. Poproszę teraz Czarka Piekarskiego o prezentację jego prognozy. Dziękuję bardzo, Przemku. To co zajmuje dużą część mojej pracy i myślenia ostatnio, myślę, że to, o czym na pewno musimy zacząć myśleć kolektywnie, a może nawet wymyślić na nowo, to zaufanie, tożsamość oraz prywatność w świecie generowanych komputerowo iluzji, czy tak zwanych deepfake. Trochę wytarte hasło o tym, że w przyszłości granica między tym, co cyfrowe i tym, co rzeczywiste, zacznie się zacierać, stało się w trakcie naszego życia, bardzo szybko swoją drogą, bardzo praktyczne, gdy wygenerowane cyfrowo złudzenia wykroczyły swojej realności poza możliwość postrzegania naszych zmysłów i otworzyły drogę do zupełnie nowych kategorii nadużyć opartych o bardzo dosłowną kradzież cyfrowej tożsamości czy wizerunku. Spójrzmy na to z perspektywy potwierdzenia tożsamości, pewnej ewolucji, którą przeszliśmy w tym obszarze. To, co wiemy, czyli na przykład hasła, już dawno jest skutecznie kradzione, a dzięki technologii kolejne cechy, takie jak głos lub wygląd, stają się bardzo łatwo replikowalne. Wszyscy, na przykład ja dzisiaj, mówiąc do Państwa z Azji Południowo-Wschodniej oraz moi współpaneliści w znakomitej większości, jesteśmy dla Was trochę ludźmi z pikseli. Wyzwanie to staje się jeszcze bardziej palące, gdy spojrzymy na wzmacniane trendy, czy powiązane z tym cztery zjawiska. Pierwsze to masowa adopcja pracy zdalnej, która mimowolnie zwiększa zaufanie do tego, co widzimy i słyszymy w interakcji z urządzeniem. Drugie to coraz większa presja na wykorzystanie kanałów zdalnych przy weryfikacji tożsamości, zarówno w produktach komercyjnych, jak i w usługach państwowych. Ma być szybciej i wygodniej, oczywiście zdalnie. Trzeci trend to stabilna grupa osób cyfrowo wykluczonych. W Polsce mamy 25% osób, które nie korzystają z internetu i tak intuicyjnie wydaje się, że ta proporcja powinna stawać się coraz bardziej korzystna na rzecz osób scyfryzowanych, ale tak nie jest. Od bardzo wielu lat ta ćwierć nas wszystkich z internetu nie korzysta. No i trend czwarty to wydaje się pełna porażka państwa, czy braku strukturyzowanych, bezpiecznych środków niezawodnego i wygodnego potwierdzenia tożsamości w kanałach zdalnych. Ilustrując to wyzwanie bardzo takim przyziemnym problemem, już teraz obserwujemy wariację starego niczym tradycyjna poczta przestępstwa na wnuczka, w którym wnuczek łączy się z osobą starszą za pomocą kanału cyfrowego i brzmi oraz wygląda zupełnie jak bliska osoba ofiary. Ale w gruncie rzeczy ten technologiczny problem nie ma prostego technologicznego rozwiązania. Trend ten spowoduje, że zaczniemy szukać innych mechanizmów weryfikacji tożsamości, co wobec braku zaufania dla istniejących rozwiązań oraz zdecydowanej reakcji władz przyspieszy popularyzację czynników biometrycznych, które będą coraz bardziej ingerowały w naszą prywatność, szukając w nas tego, co unikalne, i oferując za to zwiększone bezpieczeństwo. Rozwiązania te z kolei doprowadzą do wykluczenia części społeczeństwa, które z przyczyn osobistych odmówi korzystania z technologii naruszających w ich ocenie prywatność lub, patrząc na to zupełnie szerzej, wolność jednostki. Myślę, że analogia do obecnej dyskusji na temat obowiązku szczepień i granic wolności w konfrontacji z technologią jest dość czytelna. I tym optymistycznym akcentem chciałbym zaprosić Państwa do dyskusji. Okay. Czyli Czarek, chciałeś powiedzieć, że my nie wiemy, czy my z Tobą rozmawiamy, czy z Twoim botem, który jest dobrze zrobiony. Tak? Myślę, że nie macie możliwości zweryfikowania tego.
To chciałem powiedzieć. Póki co. To poprosiłbym o jakieś szybkie komentarze do tego, co Czarek powiedział. Może Jarku, od ciebie teraz. Trudno się nie zgodzić z tym, co przedstawił Przemek, ponieważ wiemy i mieliśmy już takie... Czarek, przepraszam. I mieliśmy już takie sytuacje i były publikowane różnego rodzaju filmy, między innymi na YouTubie, które pokazywały, że takie sytuacje mogą się zdarzyć. I myślę, że w tym kierunku to wszystko zmierza. My staramy się ewentualnie swoje systemy zabezpieczać w różny sposób, między innymi korzystając z rozwiązań biometrycznych. No i pewnie adwersarze będą sięgać po takie właśnie rozwiązania, czyli ataki z wykorzystaniem między innymi naszych wizerunków, czy też ewentualnie wykorzystując na przykład nasz głos. Pani Magdo, jak pani widzi tą prognozę? I think this is really something that definitely will become an important risk to address from the companies. For the funny story, I have watched very recently the new movie from Hollywood, Interpol Red Notice, and they were basically showing a thief using deepfake to circumvent the biometric entry system to secure or what it was, a secure room where all the funds were actually stored. So definitely this actually will change completely the way of how we manage access control and the way of how companies will need to enable other systems, alternatives. Of course, like Cesare mentioned, there is not an easy answer or solution that will address that, at least not at this point of time. We are looking at implementing passwordless authentications. However, even those systems are facing either some challenges into the implementation. And just to add, companies are still around the world struggling to implement two-factor authentications. Like for example, in Asia, many companies do not have at all any additional layers. We are not even talking about biometrics. So definitely I agree with the challenge that will come and companies having to update the ways of how they use and address access controls. Now, how it will be done? That is a question that I remain very much interested in and I would love to see the answer in the next years to come. Przemku, jak ty widzisz? Ja myślę, że te brokery tożsamości faktycznie będą wchodzić coraz mocniej w biometrykę. Faktem jest, że ten deepfake przykuwa, dużym plusem jest, że to przykuwa bardzo mocno atencję zarządu, bo gdzieś w tych wszystkich firmach gdzieś już zaczynają się jakieś tam w tych działach research, próbki zobaczenia, co możemy robić. No ale to jest kwestia jeszcze enterprise. Nie? Jeżeli chodzi o enterprise, oczywiście tutaj pewnie będą duże zmiany, jeżeli chodzi o kwestie nawet procesów i powiązania samego ryzyka operacyjnego, procedur antyfraudowych. Ale jeśli chodzi o samą nawet kwestię manipulacji tłumem, nawet jeżeli mówimy o wartości akcji czy wartości kryptowalut, w momencie, kiedy pojawia się dużo fake newsów z taką fałszywą tożsamością, będzie to bardzo trudne do zarządzania. Więc bardziej się martwię w takich społecznych aspektach, bo duże firmy jak duże firmy. Przyjdą też vendorzy, którzy znajdą wiele rozwiązań, jako cyber też pewnie machine learning i AI będzie pomagało różnego rodzaju kontrolami rozpoznawać. Natomiast jeżeli chodzi o takich społecznym, masywnym zagrożeniami, czy też sterowaniami, będzie to coraz trudniejsze i też będzie prowadziło to do dodatkowych ryzyk. Jacku? No, tak, ja myślę, że tutaj przede wszystkim o trzech rzeczach chciałbym powiedzieć. Super, że pojawił się ten wątek społeczny, bo często o tym zapominamy i rzeczywiście to co Czarek mówił o tej całej masie ludzi, którzy będą wykluczeni z tego cyfrowego świata z jednej strony, a z drugiej strony jakby trochę na niego skazani, żeby normalnie funkcjonować w społeczeństwie. To jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie i pewnie długo moglibyśmy o tym rozmawiać. I dzisiaj pewnie też nie mamy na to pomysłu. Znaczy pewnie inaczej to wygląda z perspektywy dużych korporacji, które mają narzędzia, środki, siły, pieniądze, żeby tym jakoś zarządzać i te ryzyka mitygować.
a inaczej wygląda to z perspektywy po prostu szarego Kowalskiego, który tej szansy nie ma, choćby żeby w pracy się edukować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest kwestia już jakby rozwiązań. No, tutaj koledzy mówili, nie wiemy, jakie to rozwiązania będą. Natomiast ja bym trochę też nie odrzucał jeszcze dwóch rzeczy w tej dyskusji na temat, w jaki sposób tą tożsamość potwierdzać w przyszłości. Po pierwsze, no jednak ten multifactoring to jest jednak coś, co myślę, że będzie jeszcze trwało i będzie ważne i będzie stosowane. A po drugie, no jakby rozumiem tą biometrię, bo jest taka naturalne dążenie do tej biometrii szeroko rozumianej, bo ona jest wygodna. Natomiast ja bym jednak nie odrzucał tego, co wiemy, ale popartej oczywiście dobrym awarenessem. To Czarek mówił o tych hasłach, jak my je konstruujemy. My wszyscy wiemy, jak to działa dzisiaj. Ale jeśli rzeczywiście zbudowalibyśmy taką świadomość w społeczeństwie, tak, że w tego typu przypadkach no, trzeba zwracać uwagę na to i chronić rzeczywiście to, co mamy w głowach, no bo to jakby pewnie do tego najtrudniej chyba dzisiaj dotrzeć, tak mi się wydaje. Więc tak jak powiedziałem, nie wiemy jak będzie, natomiast nie odrzucałbym jednak i nie opierał się tylko na tej biometrii jako takiej, jako podstawowym takim wiodącym kierunku rozwoju. Jasne. Ja bym poprosił w Mentimetrze o odniesienie się do tej kolejnej prognozy. No, koniec zaufania do tego, co jest naturalnym elementem uwierzytelnienia, czyli co wiemy, widzimy i słyszymy, i poszukiwanie tej nowej drogi, jak to robić lepiej. Tak samo w trzech tych osiach ta prognoza w Państwa ocenie. Poprosimy tutaj o głosy przez Mentimetra. Bardzo ciekawi jesteśmy tego, co Państwo o tym myślicie. Nie ma tutaj inputu ze Mentimetra. Za chwileczkę się powinien pojawić. Można by było już wyniki zacząć wizualizować, bo nie ma ich. W tej chwili na ekranie. Więc może za chwilę wrócimy do tego głosowania. Proszę oddawanie głosów i za chwilę wyświetlimy wyniki. A ja bym poprosił w tej chwili Przemka Dyka o przedstawienie jego prognozy. Ja nieco w tym trendzie nazw back to the basics, bo tak naprawdę z jednej strony cały czas mówimy i o różnych bardzo zaawansowanych technologiach, o deepfake'u, no natomiast jak zobaczymy, no to wciąż wiele ataków, czy nawet ataków ransomware, to tak naprawdę wchodzą przez bardzo stare, znane podatności. I w tym kontekście, patrząc co się dzieje, myślę, że wciąż w ciągu następnych lat jednak będziemy się bardzo mocno skupiać na Attack Surface Management, no i na tym, co niedawno Gartner stara się promować, czyli Cyber Security Mesh Architecture, że to będą takie wciąż nadchodzące wyzwania, mimo że to już się dzieje. Dlaczego? No bo to rozproszenie danych bardzo szybko rośnie. Gdzie je przechowujemy? Kto ma do nich dostęp? Jeśli dojdzie do wycieku, to gdzie aktu właściwie mogły wyciec? Mamy implementację PSD2, mamy implementację Open Banking, jeżeli chodzi o Brazylię, dającą dostęp do danych klientów firmom trzecim. No, natomiast same dane dzisiaj w organizacjach są też przechowywane zawsze w kilku cloudach. Biznes korzysta z coraz większej ilości aplikacji SaaS. No, jeśli chodzi o te biznes aplikacje SaaS, jeżeli chodzi o te korporacyjne, Salesforce, Workday czy Teams, to jeszcze tu mamy jakąś kontrolę, natomiast jeżeli tu można też się jeszcze wejść w ten proces zakupowy, gdzie można to jakoś kontrolować, ale też coraz więcej widzimy tych aplikacji SaaS-owych, gdzie tak naprawdę są darmowe i gdzieś te dane też nasze lecą i coraz tu jest coraz też większy tak naprawdę wzrost tego shadow IT. No i do tego dochodzi wzrost repozytoriów kodów, GitHub, GitLab, Bitbucket, to też ułatwia znacznie supply chain attacks, samokopiowanie tych kodów przez programistów, nowe technologie, chociażby no teraz niedługo wchodzi w Ethereum 2.0, no i teraz mówimy o aplikacjach, które bazują na sieciach blockchainowych, w rzeczywistości poza naszą kontrolą, które też są podatne na różnego rodzaju ataki, no i coraz więcej metod interakcji z klientem, no zaczynając od różnych platform społecznościowych, komunikatorów, poprzez ilość API wystawionych do klientów instytucjonalnych,
czy też właśnie jakichś przyszłościowych metod komunikacji typu Metaverse. No i firmy trzecie, nie? Gdzie tak naprawdę wraz ze wzrokiem ataków ransomware, jeżeli zobaczymy sobie na tych kluczowych dostawców wspólnych, to myślę, że wszyscy na tej sali mamy co najmniej kilku wspólnych dostawców kluczowych, jakie jest duże ryzyko w przypadku chociażby właśnie ataku ransomware, jakie to może w rzeczywistości być ryzyko systemowe, a w rzeczywistości ci dostawcy odpowiadają w znacznie mniejszym stopniu, czy też mają znacznie mniejsze obwarowania regulacyjne. No i teraz tak naprawdę, jeżeli mówimy o tych różnych nodach, gdzie nasze dane się znajdują, no to na różne nody mamy zupełnie różne warstwy cyber security, gdzie możemy zaimplementować, gdzie zupełnie w jednych miejscach są kwestie, gdzie możemy zrobić normalny hunting, a w innych miejscach ten dostęp do logów jest bardzo ograniczony. Z jednej strony możemy robić red teaming, z drugiej strony nawet nie możemy zrobić pentestów. No i sama architektura cyber, jak bardzo się zmienia, też już jest bardzo rozproszona. Ten czas, gdzie tak naprawdę łączyliśmy się do data center przez VPN-a i stamtąd wychodziliśmy do różnych aplikacji cloudowych, już dawno minął bezpowrotnie, czy też mija bezpowrotnie. No i co prawda ten CASP, Secure Web Gateway i tego typu rozwiązania Zero Trust, one znacznie ułatwiają to przejście, ale nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak różne te podstawowe cloudy, jak mają różne koncepcje bezpieczeństwa, jak to wszystko ujednolicić, skorelować, mieć pewność, że nie ma tam właśnie tego błędu ludzkiego, to wszystko zaczyna być bardzo skomplikowaną architekturą. To taka moja teoria. Dziękuję Przemku za tą prognozę, tylko dopowiem, że w poprzedniej prognozie prawdopodobieństwo zaistnienia troszkę niższe niż przy pierwszej 3,6, impact dla branży 4,1 i znaczenie dla organizacji 3,2, czyli też tutaj większe niż poprzednio, ale nie jakieś miażdżące. Jacku, jak ty tutaj komentujesz? W zasadzie mój komentarz jest wyjątkowo krótki. Ja się absolutnie zgadzam. I absolutnie podpisuję się dwoma rękoma pod tym, co powiedział Przemek, i znowu pewnie moglibyśmy długo gadać o szczegółach i pewnie wymieniać się swoimi doświadczeniami. No myślę, że pozostaje nam w takiej sytuacji też myślenie trochę z perspektywy ryzyka, czyli jak i w tego typu właśnie decyzja, które podejmujemy, czy dajemy coś do chmury, czy nie dajemy, w jakiej formule, do jakiej chmury i tak dalej. Pozostaje nam jakiś risk assessment porządny, określenie możliwych mitygantów i akceptacja tego ryzyka, bądź nie, po prostu. Czarku, jak ty byś skomentował? Wiesz co, zgadzam się, wydaje mi się, że tam są w ogóle dwa trendy pod spodem. Znaczy jest jakby szansa wynikająca z zmiany technologicznej, która się teraz toczy. Która zawsze daje szansę na to, żeby zrobić coś na nowo i zrobić tym razem dobrze. Jestem bardzo optymistyczny co do generalnie zmian technologicznych, szczególnie w sektorze finansowym, bo one dają nam szansę na to, żeby po prostu trochę inaczej te rzeczy zrobić, z którymi żyliśmy od pewnego czasu. A druga wydaje mi się taka sensowny wniosek z tego, o czym mówił Przemek, jest taki, że przecież warto dzielić problemy na kawałki, jakby jeść słonia po kawałkach, i rozmowa na temat mesh architecture to w dużym uproszczeniu jest po prostu stwierdzenie, ok, jakby nie mamy tego tradycyjnie rozumianego perymetru, dzielimy to na małe kawałki i następnie próbujemy tym zarządzać w czymś, co jest zarządzalne, a nie wielkie jak organizacja, która jest na kilkudziesięciu rynkach, więc oboma tymi rzeczami trudno się nie zgodzić. Wydaje mi się, że to jest też taka dynamika, która już teraz gdzieś jest w organizacjach i ona tylko będzie nabierała siły i prędkości. Pani Magdo? I think that the statement is very relevant and important starting from today, like Cesare mentioned. So there, you can't control what you don't see. And nowadays with the expanding attack surface and new technologies, companies are losing that control and therefore are unable to protect their assets. Now, what we are seeing as well is an additional trend where the service provider is being compromised, leading to what I like to call basically scalability of cyber attacks. So rather than attacking directly the client, the cyber criminals will attack the service provider and then scale across various clients of their victims. Now, on the other side,
the ecosystem is beyond just the third parties. So we have the attack surface that includes the assets of the companies, the suppliers of the company, but as well the suppliers of the suppliers, which represent the fourth parties within that ecosystem. So in my view, the attack surface is increasing over the next few years, and definitely we'll see targeted cyber attacks on the whole ecosystem rather than just on one part of it. And therefore, yeah, I can only say that I definitely agree that this will continue in increase and complexity, and therefore is a very valid topic for 2030. Jarku, jak podujesz tę serię? Ja osobiście też się zgadzam z tym, co zostało powiedziane i tutaj z przedmówcami. Myślę, że to jest kwestia nie tyle przyszłości, co już w tej chwili chyba nad tym powinniśmy się pochylić i starać się znaleźć rozwiązanie. Ja takiego rozwiązania poniekąd szukam w rozwiązaniach związanym z uczeniem maszynowym, czy też tak zwaną sztuczną inteligencją, ponieważ budujemy coraz bardziej złożone systemy. Te systemy, tak prawdę mówiąc, są coraz bardziej podatne na różnego rodzaju ataki, ponieważ nie jesteśmy w tym wszystkim w stanie zarządzać, tak jak wspomniał Czarek. I myślę, że to jest problem, z którym mierzymy się już w tej chwili. Mhm. Bardzo dziękuję. Poproszę kolejną prognozę tutaj w Menti, żeby uczestnicy mogli się odnieść. Attack Surface Management i Cyber Security Mesh Architecture to będzie jedno z głównych wyzwań w nadchodzących latach. Bardzo proszę o wyświetlenie panelu, gdzie można zagłosować. Za chwilę będziemy mieli wyniki, a tutaj o własną autorską prognozę poproszę Jacka Wiśniewskiego. No tak, słuchajcie, formuła tego spotkania, tego panelu jest taka, że mówimy o przyszłości, ale jednocześnie jakby próbujemy zdefiniować rzeczy, które mogą być kontrowersyjne z perspektywy dnia dzisiejszego. Ja chciałbym jakby do tej dyskusji włączyć wątek obowiązującego w tej chwili modelu organizacyjnego relacji i wzajemnego usytuowania się w organizacji zespołów bezpieczeństwa IT w relacji do całego zespołu IT. No, jesteśmy jakby przyzwyczajeni pewnie i też jakby większość z nas, słuchaczy również podpisze się pod tym modelem, że ta jakby niezależność organizacyjna jest istotna z punktu widzenia pozycji, znaczenia też oraz pewnej równowagi, jeśli chodzi o wzajemną relację pomiędzy IT i IT security. Ja stawiam tezę, że ten model, ja tego nie wiem oczywiście, natomiast stawiam tezę, że ten model w przyszłości może się nie obronić. I na to jest jakby wiele argumentów, ja bym powiedział tylko krótko o czterech. Po pierwsze, z perspektywy dużych organizacji, tam gdzie software house'y są bardzo liczne, gdzie te procesy wytwórcze są szybkie, gdzie odstępy czasowe pomiędzy poszczególnymi release'ami oraz konkurencyjność jakby na rynku powoduje, że te zmiany w usługach, które dostarczamy klientom, po prostu muszą być szybkie, versus zwinne metodyki wytwórcze, powoduje, że to tradycyjne bezpieczeństwo rozumiane w sposób tradycyjny po prostu się nie sprawdza. Trzeba tu być w mocnej relacji z zespołami wytwórczymi, być nimi na co dzień, być mocno z tymi zespołami zintegrowanymi. Po drugie, sama tutaj, o tym też mówiliśmy, sama zmiana technologii, wirtualizacja środowisk, szybkość zmian w tych środowiskach powoduje, że no po prostu znowu ludzie odpowiedzialni w IT za te środowiska muszą być blisko z ludźmi, którzy muszą za te środowiska, za bezpieczeństwo tych środowisk odpowiadać. Mówiliśmy też o tym, tak, że żeby coś zabezpieczyć, musimy wiedzieć, co mamy zabezpieczyć, musimy identyfikować te nasze środowiska. Po trzecie, być może to jest nawet najważniejsze, ja to mówię ze swojego doświadczenia, ze swojej perspektywy, być może słuchacze mają jakby inny pogląd, bo to pewnie też zależy od organizacji, w których pracujemy, ale z punktu widzenia sektora choćby finansowego, różnica w świadomości ludzi, pracowników, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, zmieniła się w ostatnich latach
fundamentalnie. Naprawdę różnica między tym, co było 10 lat temu, a co jest teraz, jest bardzo widoczna. Jeszcze raz robię zastrzeżenie, pewnie w różnych organizacjach różnie to wygląda, ale przez to, że ta świadomość rośnie, również rośnie świadomość w samych zespołach IT, że to bezpieczeństwo to jednak jest nasza wspólna sprawa, a nie coś, co my musimy załatwić, czy możemy zdelegować na dedykowany do tego zespół tylko. I po czwarte wreszcie myślę, że taki model bezpieczeństwa policyjnego, które pilnuje, które nadzoruje, które wytyka, już jakby odchodzi do lamusa, tak? No jednak oczekuje się od bezpieczeństwa, tak jak od IT, że będzie, znając technologię, wspierające, że będzie proponujące, że będzie szukające rozwiązań i dające wkład w produkt, który nie będzie tylko funkcjonalny, ale również będzie bezpieczny. Tak? W związku z tym znowu ta integracja jest bardzo ważna, ta codzienna współpraca. W związku z tym, jak możemy to osiągnąć, żeby ta integracja była coraz lepsza? Oczywiście biorąc pod uwagę te wszystkie cztery elementy, być może jest ich więcej, które wymieniłem, no ja myślę, że jednym z takich metod może być w przyszłości eliminacja tej bariery organizacyjnej, tak? Czyli budowanie zespołów, które jednak no, grają do jednej bramki. Kiedy ten człowiek z bezpieczeństwa to nie jest ktoś, kto przychodzi trochę jak z audytu, trochę jak, nie wiem, z drugiej linii, żeby skontrolować, tylko po prostu w normalnej, codziennej pracy bierze w tym udział. Powiem tylko jeszcze na koniec, że ja przeszedłem przez takie ćwiczenie sam. To nie nastąpiło szybko. To był proces pewnej integracji, ale muszę powiedzieć ku mojemu zaskoczeniu, że przebiegł on bardzo dobrze i to było miłe widzieć i obserwować, bo przecież byłem w różnych sytuacjach, że to bezpieczeństwo to jest jakby trochę nasza wspólna sprawa, po prostu w IT, po prostu w biznesie. Także stawiam tezę, że tak się może zdarzyć. Czy tak będzie, nie wiem, to pewnie znowu będzie zależało od dojrzałości organizacji, kultury organizacji, właśnie poziomu tej świadomości, ale myślę, że to jest taki kierunek, w który ta kwestia organizacyjna może podążyć. Dziękuję bardzo. Tutaj w odniesieniu jeszcze do tezy poprzedniej Przemka Dyka, to wyniki w skali od 1 do 5, prawdopodobieństwo 3, taki większy sceptycyzm tutaj widzę, impact na organizację 3,5, znaczy impact na branżę 3,5 i impact na organizację 2,6, czyli tak no, z większym dystansem uczestnicy do tego podchodzą. A teraz poproszę o komentarze do tej tezy Jacka w zakresie organizacji cyber security. Jarku, może ty pierwszy wiesz. Ja zgadzam się z tym, co powiedział Jacek. Ja również jestem takiego zdania, że współpraca jest bardzo ważna, zwłaszcza w obszarze cyberbezpieczeństwa, kiedy mówimy o cyberbezpieczeństwie. I nie jest to tylko i wyłącznie kwestia odpowiedzialności zespołu, departamentu cyberbezpieczeństwa, czy też IT. To wszyscy jesteśmy w organizacji odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo i im wcześniej zdajemy sobie z tego sprawę, im wcześniej zaczynamy współpracować, to z korzyścią dla organizacji. I bardzo ważnym tutaj elementem, wydaje mi się, że należałoby to podkreślić, i bardzo ważną rolą jest współpraca menadżerów i wpływ menadżerów na pozostałych pracowników, którzy właśnie od nich powinni czerpać te wzorce związane właśnie z tym, jak organizacja w tym obszarze cyberbezpieczeństwa powinna funkcjonować. Pani Magdo? I actually love this topic. I think it's extremely relevant. First, there is a very important aspect where businesses and companies understand that cyber risk is not just an IT problem. It's actually a business risk. Then the second aspect is to very clearly consider cyber as an enabler rather than like we just mentioned, it's policing kind of function. That changes completely the perspective. Now, how do we achieve that or how the companies will be able to ensure that cybersecurity is part of their culture and organization is by trying and ensuring that the discussions around cybersecurity are not just technical. And I give you a practical example. If we are talking about a ransomware or a malware or a DDoS attack, those are threats that perhaps we as cybersecurity professionals are able to understand.
But those are not relevant to business people because they don't understand the consequences. So if you bring that discussion to scenarios that will disrupt the business, that might eventually have financial consequences, then you're able to start discussions with the C executives, with the board of directors, and help them to mature their understanding on how the adoption of technology and dependency is actually increasing and changing their risk profiles. So I do believe that this change is absolute must, is not something that might happen. It's actually something that needs to happen. Now, reality shows that, and I again have the statistics of Asia. I have seen recently an article that stipulates that only 10% of companies in Asia have a chief information security officer. And I have experienced that myself. I talk with companies and many of them do not even have a cybersecurity team. They have only an IT manager or an IT team and they don't understand the differences. So there is a lack of maturity in the space, but I do think that there is a must and there is a direction where the change will happen. And one last point around this as well, as I mentioned, scenario building helped to have the discussion and ensure that the business understands how cybersecurity is supportive. But another point that is not only helping this happen, but as well really facilitating the discussion with the board of directors is what we call cyber risk quantification. So when we discuss or bring any cyber risk topics, if we try to have the same language that matters to the board of directors within the company, which is actually the return on investment, we're able to get more support, increase the budget in cybersecurity, and consider as a priority. How to do that? Basically, by ensuring a clear visibility of cyber risk scenarios. What are the financial impacts, direct and indirect costs, and try to really put some numbers to those costs accordingly. So, but again, I can talk about these topics for hours because it's one of my favorite ones. But again, I think it's a must and it needs to happen for companies to take a very different stand from where we are today. Dziękuję. No, mieliśmy też rano w temacie bardzo ciekawą dyskusję CSO Council. Czarku, chciałbyś dodać coś jeszcze ze swojej strony? Ja mam tylko taką obserwację. To jest dość fascynujące, jak ci wchodzi w interakcję z CIO, że jakby oni postrzegają integralność, dostępność systemów IT, tak jak najbardziej to jest moja praca, jakość tych systemów IT, jak najbardziej to jest moja praca, a bezpieczeństwo nie, to jest taki zespół obok. Tak? Wydaje mi się, że ta mentalność ona się musi zmienić i jakby zmienia się. Ja mam to szczęście, że pracuję raczej ze świadomymi CIO w moich organizacjach, ale wiem, że to też nie jest taka uniwersalna prawidłowość, że każdy rozumie, że jednak bezpieczeństwo jest bardziej cechą technologii, nie oddzielnym produktem czy procesem. To, co mi się podoba w tej takiej transformacji agile'owej, że organizacje przychodzą na tryb agile, że tak naprawdę ci bezpiecznicy są od początku zaangażowani do tego zespołu projektowego, w związku z czym mogą to aktywnie promować bezpieczeństwo. Ale to, co myślę, że Cezary wspomniał, jest bardzo ważne, że na temat priorytetów, żeby ten zespół miał spójne priorytety, jeżeli chodzi o time to market, uptime i bezpieczeństwo, bo bardzo często biznes, każdy ciśnie swój priorytet, no i później kosztem drugiego. Natomiast jeżeli mają te same priorytety, no to wtedy znacznie prościej jest im negocjować i znacznie prościej jest im promować właściwe wartości. Dziękuję bardzo. Ja bym prosił o wyświetlenie kolejnej prognozy do zagłosowania przez Mentimetra. Za chwilę tutaj wrócę do tych wyników, a tymczasem proszę o głosowanie. I Jarku, tobie masz ten przywilej ostatniej prognozy tutaj wygłosić. Jesteśmy już troszkę poza czasem, za co przepraszam uczestników, ale no już, że tak powiem, zmierzamy tutaj do ostatniego punktu panelu. Bardzo proszę. Będę w takim bądź razie starał się w miarę szybko i sprawnie przekazać informacje na temat tej tezy, o której ja chciałem powiedzieć. A tak prawdę mówiąc, wracam do tematu, o którym już dzisiaj była mowa, a więc ransomware i tym, co się wiąże i jakie ewentualnie mogą nas czekać związane z tym
zjawiska. I tak prawdę mówiąc, chciałbym na chwilę wrócić do tego, co może się ewentualnie dziać od strony właśnie płatności za oczywiście zablokowane dane. Jak wszyscy doskonale wiemy i śledzimy bieżące informacje związane właśnie z atakami, to kwoty, które na dzień dzisiejszy żądają rozbójnicy, jak już tutaj dzisiaj padło, czy też właśnie cyberprzestępcy, są coraz wyższe. Nieprzypadkowo są też dobierane cele. Średnia kwota na dzień dzisiejszy takiego ataku ransomware to około 200 tysięcy dolarów. To z kolei, jeżeli taka płatność jest realizowana, jeżeli ofiara płaci ten okup, jest bezpośrednio wykorzystywane przez cyberprzestępców do tworzenia nowych narzędzi, do tworzenia nowych technik i usprawniania tego, co ewentualnie właśnie w tym obszarze robią. Trudno oprzeć się takiemu wrażeniu, że ten biznes, który powstał po ciemnej stronie, nabiera rozpędu i tak prawdę mówiąc, jak pewnie co niektórzy już zaobserwowali, w tej chwili cyberprzestępcy poszukują wśród naszych pracowników osoby, które chętnie sprzedadzą dostęp, bezpośredni dostęp do naszych systemów po to, żeby je zaatakować. Ten problem jest znany nam od dawna i w tej chwili doczekał się różnego rodzaju powołanych komisji, różnego rodzaju raportów, różnego rodzaju organizacje zajmują się tym problemem. Organy ścigania, tak jak chociażby właśnie przy jednym z ostatnich ataków, Colonial Pipeline, oczywiście pomogły również w śledzeniu tej płatności, która została wykonana z wykorzystaniem kryptowaluty i udało się odzyskać przynajmniej większą część tego okupu. I teraz pytanie, co my możemy tak prawdę mówiąc zrobić, żeby ewentualnie nie płacić okupu? Ja jestem przeciwny temu, żeby okup płacić i negocjować z cyberprzestępcami, natomiast ostatnio udało mi się rozmawiać właśnie z jednym z takich profesjonalnych negocjatorów i on stwierdził wprost, że jeżeli chodzi o płatności, które zostały zrealizowane przez firmy, które zdecydowały się zapłacić ten okup, to 90% z nich, gdyby stosowało podstawowe zasady tak zwanej cyberhigieny, nie musiałoby tego okupu po prostu płacić. No i teraz zobaczmy. Z jednej strony mamy zaangażowanie na poziomie międzynarodowym. Mamy ostatnio deklarację ministrów, chociażby właśnie z udziałem również ministra polskiego, gdzie ten problem został kolejny raz zauważony i podjęte zostaną konkretne działania. Mamy organy ścigania, które starają się między innymi właśnie śledzić kryptowaluty. Pytanie, co w tym obszarze można jeszcze zrobić? Jak możemy ewentualnie zapobiec temu, żeby ta cyberprzestępczość z wykorzystaniem właśnie ransomware rozszerzała się i bądź co bądź w dalszym ciągu plasowała się na bardzo wysokiej pozycji, jeżeli chodzi właśnie o zagrożenia. I przyznam się szczerze, że tak jak mamy doświadczenia z danymi osobowymi, gdzie obecne przepisy wprowadzają kary i to nie małe kary, w różnych innych ustawach, między innymi ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa też możemy spotkać kary. Zastanawiam się, czy nie w niedalekiej przyszłości, tej, o której mówimy oczywiście, nie znajdą się takie właśnie rozwiązania, które nie chciałbym tutaj oczywiście karać tych, którzy już padli ofiarą takiego cyberataku, ale czy ten element prewencji w postaci kar, nieuniknionej oczywiście kary, nie będzie takim swoistym właśnie inicjatorem działań, które tak prawdę mówiąc powinniśmy podjąć już w tej chwili, jeżeli ktoś oczywiście tego nie zrobił, czyli inwestowania w typową prewencję, w to, co ewentualnie można zrobić, zainwestować te pieniądze w swoją infrastrukturę po to, żeby właśnie później nie płacić okupu. Wydaje mi się, że to, co możemy ewentualnie zrobić, to właśnie inwestować w naszych pracowników jako pierwszą linię obrony. Możemy inwestować w cyberhigienę po to, żeby ona była powszechna w naszej organizacji, a nie płacić okupu.
Dziękuję, Jarku. Znaczy, tak jak o tej tezie rozmawialiśmy, no teza jest taka, że ten obszar będzie uregulowany, tak? I płacenie okupu generalnie będzie nielegalne, tak? Będzie przestępstwem, co oczywiście no, powinno zmniejszyć zjawisko, pewnie go nie wyeliminuje. Jakie tu wasze odczucia są co do tej prognozy? Jacku, jak to widzisz? Ja krótko powiem, mi się wydaje, że znaczy już dzisiaj organizacje mają swoje wewnętrzne procedury i jakby decyzje, co w takiej sytuacji robić. I tu postawię kropkę, bo one są różne. Koniecznie publiczne. Natomiast druga rzecz, którą chcę powiedzieć, jak kolega mówił o tym temacie, to przypomniało mi się spotkanie, w którym miałem przyjemność brać udział jakiś czas temu, gdzie przedstawiciele policji w Polsce, ja nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, tak w ogóle, stwierdzili, że no, co by nie mówić, to hakerzy, którzy no właśnie poprzez ataki ransomware próbują zarobić trochę pieniędzy, dotrzymują słowa. Ja rozumiem, że ta konkluzja i to stwierdzenie policji, ono było poparte no, tymi zgłoszeniami, tymi przepytkami i tymi case'ami, które po prostu policja miała na stole, o których wiedziała. A trzeba pamiętać też, że no, szereg, a może nawet większość tego typu przypadków, jeśli ma miejsce, po prostu jest, na policję nie jest zgłaszana z oczywistych względów. Jasne, czyli można powiedzieć, że złodziejski honor w cyber zgadza. Przemku? Tak, jeżeli chodzi o tą tezę, że będzie to zakazane prawnie, to ja bardzo się cieszę, że wszyscy rozumiemy, że nie wolno płacić, ransomware ani negocjować. Natomiast niestety praktyka, nawet ten ostatni raport Mimecastu, gdzie na ponad 750 przypadków analizowanych 39% zapłaciło. I tu mówimy o takich większych atakach. To, że część z tych ofiar, które zapłaciło, to jednak są to również agencje czy też instytucje rządowe. To mi wydaje mi się, że pokazuje, że jednak nie będzie takiego prawa, które zakazuje płacenia. Też w różnego rodzaju dyskusjach brałem udział, private public partnerships i wydaje mi się, że to jednak nie zmierzy ostatecznie do tego kierunku, chociażby ten przykład Colonial Pipeline. Natomiast to, co daje dużą nadzieję, to jest właśnie ta analiza blockchainowa, gdzie te pieniądze idą i ta szybka współpraca między giełdami kryptowalut, gdzie będzie można blokować pewne płatności. I to też to daje pewną szansę, że jeżeli w momencie, kiedy ten przychód się znacznie zmniejszy bo w tym momencie ransomware to świetny biznes, więc w momencie, kiedy przychód się zmniejszy, no to wtedy będziemy mogli to jakoś ograniczyć, ale myślę, że to nie będzie na tyle zakazane prawnie w stosunku do płatności, natomiast widzę dużą nadzieję właśnie, jeżeli chodzi o tą współpracę z giełdami kryptowalut, że to będzie można te pieniądze bardzo szybko blokować i to daje nam pewną nadzieję. No i też sama pomoc typu ransomware, tych więc coraz więcej inicjatyw, które pomagają ofiarom, w jaki sposób to można odzyskać dane. Czerku? Ja myślę, że to jest bardzo odważna teza i też nie ukrywam, że to słowo nadzieja, ono jest adekwatne do tego, co wszyscy czujemy. Ale jednocześnie wydaje mi się, że rzeczywistość nasza będzie wyglądała trochę inaczej. Są dwie kluczowe przyczyny dla tego. Pierwsza jest taka, że my jesteśmy aktualnie na tym etapie, na którym trudno jest nam transgranicznie ustalić wspólną definicję cyberprzestępczości. Nie mówiąc o tym, żeby jakichś konkretnych jego komponentów czy scenariuszy tej cyberprzestępczości zakazać albo nakazać. Po prostu nie jesteśmy na to gotowi jako społeczność. Ale drugi powód jest dużo istotniejszy, tak jak zauważył słusznie Przemek, ransomware jest świetnym interesem i ofiary tych ataków, one się znajdują w trudnej sytuacji, w której to zagrożenie jest bardzo asymetryczne, można zapłacić 200 tysięcy albo stracić znacząco więcej, jeżeli nie zapłacimy. Jednocześnie są otoczone przez firmy ubezpieczeniowe, przez pośredników, którzy wspomagają firmy w negocjacjach, no i oczywiście przez przestępców i właściwie wszystkim z wyjątkiem ofiary w tej sytuacji zależy na tym, żeby ten okup został zapłacony. Bo z perspektywy wszystkich uczestników tej transakcji z wyjątkiem ofiary jest to dobry interes.
I to niestety powoduje, że to nadal będzie doskonały interes i nie będziemy w stanie tego powstrzymać poprzez rozwiązania centralne. Raczej bym szukał w tych kierunkach, o których mówił Przemek, czyli raczej w efektywności zwykłych procesów związanych z legalizacją środków pochodzących z przestępstwa, z wykrywaniem tych środków już na dalszych etapach jakby życia pieniądza w cyklu przestępca. Pani Magdo, the last word. Yeah, sure. I definitely like to add actually around this. First of all, there are already countries around the world that have implemented guidelines or even laws forbidding to pay ransom. Now, I'm not saying that this will be unified across the world. That will be way too perfect. And we have, like Cesare said, already trouble to have a unified definition of cybercrime or cybersecurity in general. So the legal framework is not there across the whole world. But what is also interesting to look at is that, for example, in the US, companies are not able to pay ransom in certain cases because that might be considered under the money laundering or some other legal framework. So it is always recommended to look at what is allowed from a legal perspective in the specific country where the company operates. On the other side, when it comes to ransomware and the cyber criminals, they are going into those type of attacks as a business. And a business means that there is an opportunity. The opportunity is not only coming from companies not having the right controls in place, but from a phenomenon that actually is pretty new, which is cyber insurance. Cyber insurance in many cases was previously having refunds for the ransom amounts. And there was some media, very interesting articles saying that cyber criminals were targeting companies with cyber insurance for the reason that in that particular case, they knew that the companies had bigger chance for paying the ransom. So again, the topic is actually really challenging in general. So not only companies find themselves in situations where they're unable to have any recovery from their backups because it takes too much time and money, but also there are some legal frameworks that might be challenging and already prohibiting that. And lastly, of course, if there is any opportunity for cyber criminals, they might actually look as well at cyber insurance and in this case, play on that. Okay, dziękuję bardzo. W ostatniej, po przedostatniej prognozie te wyniki też takie były trochę poniżej średniej, tylko sceptyczne, bo proszę, w prognozie czwartej w skali 1 do 5, 3 prawdopodobieństwo, 3 i 3 impact dla branży i 3 i 1 dla organizacji. I poprosimy jeszcze ostatnią prognozę, żebyście Państwo tutaj z uczestników mogli ocenić. A ja bardzo dziękuję wszystkim Państwu, uczestnikom tej debaty. Mam nadzieję, że ona była inspirująca dla naszych uczestników, że tutaj no bardzo udało nam się poruszyć bardzo wiele, w sumie bardzo ważnych tematów. No i będziemy patrzeć, jak ta przyszłość będzie obszaru cyber security wyglądać. Doktor Magda Czyli, Przemysław Dyk, Czarek Piekarski, Jarosław Sordyl i Jacek Wisniewski. Dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję.